Witam serdecznie, kochani, na moim kanale. Ja nazywam się Anita. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Kanał nazywa się Anita Colorita. Poprzez ten kanał też znajdziecie mnie na Instagramie, gdzie działam aktualnie najwięcej. Jeżeli jeszcze tego o mnie nie wiecie, prowadzę od jakiegoś czasu już bloga o tematyce modowej i o tematyce urodowej. Ostatnio trochę stanęło wszystko u mnie na blogu oraz tutaj na YouTubie. Miałam przeróżne plany, chyba ze dwie, że tak powiem, tematyki ubraniowe przepuściłam tutaj na YouTubie, nie nagrywałam filmów. Jestem taka propo ciekawa, co sądzicie o moim ostatnim filmie tutaj na YouTubie. Bardzo proszę o jakieś wypowiedzi w komentarzach, żebym też wiedziała, ponieważ od dłuższego czasu się zastanawiam za każdym razem, czy robić krótkie filmy, skupić się na pokazywaniu stylizacji, tego, co jest teraz na bieżąco modne. Czy interesują Was takie filmy, jak ten na przykład o trendzie nabówki w rękawach, bo nawet tutaj mam taką koszulę. Ten film o obówkach określiłam wieloma takimi trendami historycznymi i troszkę w ogóle nad samą zmianą w trendach w modzie. Więc jestem ciekawa, czy lubicie filmy w takiej konwencji. One wymagają dużo więcej pracy i dużo więcej czasu zajmuje przygotowanie takiego filmu. Także nie ukrywam, że dla mnie to jest chyba gorsza opcja, ale jeżeli coś ma dla Was tak dużą wartość, to wtedy byłabym w stanie to robić. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek zdaje się sponsoruje kolor fioletowy. Nie wiem, czy śledzicie te trendy w modzie. O tym będę chciała zrobić oddzielny film i oddzielnego posta na blogu, bo fiolet, który widzicie u mnie w postaci Millennial Purple. Przepraszam bardzo, ale aparat na zębach. Coraz bardziej daje mi się we znaki. Na razie mam ten dolny, który widział moje poprzednie odcinki, to wie. Mam też kład Helixa, aparat w środku, który tak naprawdę najbardziej powoduje soplenienie. Ale niedługo zdejmuję tego kład Helixa i będę zakładać przedni aparat górny. To jest jakby najważniejsze, bo najlepiej widać te zęby. Więc już się z jednej strony nie mogę doczekać, aż go założę, a tak naprawdę najbardziej czekam na to, aż go zdejmę. Więc takie rzeczy się u mnie dzieją. Ale wracając do koloru Millennial Purple, to jest jeden z wielu trendów tej wiosny. Bardzo mocny trend. Kolor Millennial Purple pojawił się z jesieni na zimę 2019-2020 na wybiegach. Jak powiem szczerze, no jest to tak śliczny kolor, że ja się nie dziwię, że on się przyjął. Ale w tym momencie, jeżeli pójdziecie chociażby do sklepów odzieżowych, jak już zostaną otwarte, zobaczyć, co się dzieje, albo pooglądać trochę lookbooków w internecie, to ten fiolet jest po prostu kolorem teraz najmodniejszym, mimo że Pantone to w ogóle, ja już to przeglądałam, w żadnej z kolekcji The Fashion Trends Pantone w ogóle tego koloru nigdzie nie pokazał. Są różne pastele, w ogóle też zrobił Pantone dla Zary specjalną paletę kolorów do kolekcji wiosennej. Wcześniej chyba Pantone też robił dla Bershki, zdaje się. No ale jakby nie będziemy teraz dużo rozmawiać o modzie. Jest to kolor, który na pewno, na który musicie zwrócić uwagę. Jak widzicie, ja mam i top w tym kolorze, i koszulę. Zrobiłem się też makijaż pod właśnie tą tematykę. Kolor fioletowy również nie tylko w modzie. Ja niedawno sobie na Dzień Kobiet zrobiłam spacerek do Douglasa. Akurat na miejscu się dowiedziałam, że Jo Malone wypuścił nową limitowaną kolekcję perfum. Nie wiem, czy znacie perfumy Jo Malone. Ja bardzo je lubię. Są to zapachy, tak jak mówiłam, w stylu angielskim, więc na przykład znajdziecie tam zapach angielskiego dębu z orzechem. Ja bardzo lubię zapach, który się nazywa drzewna, szałwia i sól morska, gdzie wyraźnie czujesz zapach tej soli morskiej. Też latem bardzo lubiłam zapach pod nazwą herbata i ogórek, czarna herbata i ogórek. I naprawdę polecam Wam pójść i powąchać, jeżeli macie okazję, jeżeli macie jakiegoś Douglasa u siebie w mieście. Większość zapachów zazwyczaj jest skomponowana z trzech nut zapachowych.
Zapachy są podzielone na kategorie, oczywiście klasyczne, jak drewniane zapachy, jak zapachy kwiatowe, zapachy owocowe. Zapachy też są podzielone na zapachy lekkie i zapachy ciężkie. Czym jest wyjątkowość tych perfum? No poza tym oczywiście, że składniki, oni mają swój angielski styl, bo jest to angielska marka, więc te zapachy mogą być inaczej skomponowane niż zapachy francuskie. Na przykład zapachy arabskie to są zawsze zapachy kadzidłowe, cięższe. Ja uwielbiam zapachy arabskie. Co jeszcze wyróżnia te perfumy Jo Malone? To, że można je komponować ze sobą na wiele, wiele różnych sposobów. To już wszystko zależy od Twoich preferencji, od Twojej wyobraźni. Ale każdy jeden zapach ma dwa dedykowane zapachy, które w zależności od tego, który wybierzesz, będzie powodował, że zapach robi się cięższy, cieplejszy, albo robi się bardziej rzeźki, czyli modyfikujemy sobie tą bazę zapachową. No i każdy zapach się z każdym gdzieś tam łączy, możecie też same sobie łączyć, więc tak naprawdę mając dwa perfumy o dwóch różnych zapachach, możemy sobie stworzyć trzy zapachy. A jeżeli mamy trzy różne wody kolońskie, no to już mamy co najmniej 6 różnych zapachów, a w zasadzie 9 sobie stworzymy, no bo tak jakby 3 razy 3, każdy z jednym może zmieniać tą nutę. Oczywiście nie każda nuta nam będzie pasować do każdej, bo możemy nie lubić połączenia, nie wiem, kiwoni właśnie z jakąś tam solą morską. To już jest kwestia własnych preferencji, ale to jest genialne. Więc kiedy udałam się do Douglasa, no 8 marca, dowiedziałam się na miejscu, że Jo Malone wypuścił teraz limitowaną edycję 3 zapachów opartych na angielskiej lawendzie. Motywem przewodnim dla tej kolekcji jest kolor fioletowy. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę internetową, zobaczycie, kampania jest opatrzona pięknymi zdjęciami pól lawendy. Buteleczki mają fioletowe zakrętki w różnych odcieniach fioletu, chociaż zazwyczaj wszystkie perfumy Jo Malone są oparte na kolorze takim jasnym i czarnym i są srebrne nakrętki, więc to jest takie odstępstwo. Edycja jest limitowana. Do stworzenia tych zapachów zaproszono 3 perfumiarzy. Odsyłam Was do mojego bloga. Tutaj macie adres www.colorita.girl.com. A ponieważ na blogu właśnie wjeżdża post o tych perfumach z dokładniejszymi opisami, ze zdjęciami tych perfum. Ja Wam pokażę teraz, co ja kupiłam w Douglasie podczas tej wizyty. Zapakowane są w takie piękne, fioletowe pudełeczko. To też jest związane z tą limitowaną edycją, także widzicie, teraz wszystko pasuje. Wszędzie są fiolety. Kolekcja bazuje na lawendzie angielskiej, nie na lawendzie francuskiej, która jest wykorzystywana w perfumiarstwie na ogół. Ta lawenda angielska pachnie trochę inaczej. Jest bardziej ziołowa. Ja też jestem tym wypsikana. Nie przypomina lawendy francuskiej. Może delikatnie w jakimś tam tym aspekcie takiej ziołowości, ale nie. Jest to zapach mniej słodki, bardziej ożywczy, bardziej pobudzający. On nie jest jakiś świeży, jak cytrus, jak ogórek, to w ogóle nie jest ta nuta zapachowa, tylko bardziej jest taka nuta leśna. W kolekcji, tak jak mówiłam, mamy 3 zapachy. Ja sobie muszę zerknąć na ściągę. Mamy tak lawendę i kolendrę, srebrną brzozę i kolendrę oraz wisterię i lawendę. Ja wybrałam zapach wisteria i lawenda, ponieważ on najbardziej mi odpowiadał w tej wersji na ten moment. Wszystkie 3 zapachy mi się podobały. Każdy jest inny. Ten zapach wisteria i lawenda jest zapachem pudrowym, ale delikatnym. Nie jest to zapach ciężki, jest to zapach, tak jak mówiłam, jest rzeźki poprzez tą lawendę, ale jest pudrowy poprzez dodatek właśnie kwiatu wisterii, który jest taki fajny, delikatny w swoim zapachu i jeszcze w tym jest piżmo, więc piżmo powoduje, że zapach jest ciepły. Zapach lawenda i kolendra oraz lawenda i brzoza są już zapachami bardziej orzeźwiającymi, idealnymi na cieplejsze dni.
które już za chwilę, a właściwie będą, teraz jest dużo słońca, ale tak jak mówię, na ten moment ten zapach mi najbardziej odpowiadał, aczkolwiek kupiłabym każdy z tych zapachów, bo każdy był fajny, są one na tyle nietypowe, nie przypominają żadnych dostępnych na rynku zapachów, więc to też jest coś takiego fajnego, że codziennie, kiedy używasz tych perfum, po prostu czujesz coś nietuzinkowego, a nie znowu ten sam oklepany zapach, który znasz od 20 lat i który wąchasz też na innych osobach. A łącząc go z innymi zapachami Jo Malone, też tworzysz sobie coś zupełnie unikatowego. Oprócz tych perfum, dokupiłam do tego drugi zapach, który jest dedykowany jako zapach do pary, zapach piwonia i różowy zamsz, różany zamsz, Peony and Blush Suede. Trudno jest to przetłumaczyć też tak dosłownie. Jest to kwiatowy zapach piwonia, ale tam też jest z nutą róży i jabłka, więc zapach jest słodki. Muszę go powąchać, więc tak, on jest cudowny. To już jest taki bardziej typowy słodki zapach, ale jest to po prostu bardzo ładna kompozycja. Nie jest męcząca, bo nie ma wielu składników, więc mi to pasuje. Ta jest taka nietypowa kwiatowo-lawendowa i w tym momencie można sobie połączyć te zapachy, wtedy robi się wow, coś nowego, taka bomba. Więc mam jakby trzy zapachy w tym momencie. W gratisie dostałam też fajny, bo aż 9 ml wody kolońskiej zapachu, który też lubię, Lime Basil and Mandarin. Czyli bazylia i mandarynka, to też jest świetne połączenie już na lato. To jest zapach taki mega orzeźwiający, więc mówię, tak Jo Malone łączy nuty zapachowe, takie nuty zapachowe wybiera. W gratisie również dostałam żel do rąk oraz krem do ciała. Żel do rąk o zapachu piwonii, krem do ciała o zapachu tej bazylii. Limonkowej bazylii, więc też pamiętajcie, że Jo Malone nie tylko są perfumy, są kremy do ciała, są też świeczki do pomieszczeń, zapachy do szaf, które są dosyć drogie, ale z tego co mówiła, ona chyba 160 zł kosztuje zapach do szafy lub świece, ale z tego co mówiła właśnie konsultantka, to są takie zapachy na kilka miesięcy co najmniej, one nie wietrzeją szybko, więc takie jeszcze fajne gratisy dostałam. Normalnie 30 ml takiej wody kolońskiej Jo Malone kosztuje 259 zł, więc uważam, że jest to dobra cena za dobrej jakości perfumy tej wielkości. No ja na siebie nie wylewam całej butli, u mnie zawsze perfumy długo stoją, także to też jest wydatek na długi czas. Subskrybujcie, kochani, mój kanał. Zachęcam Was również do dodania newslettera na moim blogu colorita.com. Tutaj wyświetlam adres. Zostańcie też ze mną na Instagramie, gdzie jest najwięcej na bieżąco różnych trendów. Jestem ciekawa, czy znacie te zapachy w ogóle tej marki, czy znacie tę lawendową kolekcję, jaka jest Wasza opinia. Żegnam się dzisiaj już z Wami. Postaram się przygotować wkrótce następny film o trendach w modzie na wiosnę. Coś o modzie muszę wymyślić. Może wolicie filmy ze stylizacjami, z przebierankami na żywo, tak jak robiłam to na przykład o kreacjach sylwestrowych, gdzie pokazywałam Wam konkretne kreacje w różnych odsłonach. Także łapka w górę i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie tutaj o wszystkim. Pa! Thank you.